Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Was serdecznie w kolejnym Keto Q&A. Właśnie, Pan Awokado. Pan Awokado też się wita. Dziękuję Wam za kolejne pytania. Dzisiaj następna porcja odpowiedzi, także nie tracimy czasu. Ja tylko przypominam, że w opisie filmu znajdziecie konkretne minuty z pytaniami i moje odpowiedzi, jeżeli klikniecie w dane pytanie. Także zapraszamy. Pierwsze pytanie jest od Anety dzisiaj. Wpływ diety keto i IF na stan i poprawę w żylakach kończyn dolnych. Droga Aneto, prawdopodobnie zarówno żywienie ketogeniczne, jak i posty okresowe, oczywiście odpowiednio prowadzone jakby w odpowiedzi na to, co dzieje się teraz w Twoim organizmie, powinny tą niewydolność żylną poprawić. I tutaj jakby wiem, że jest zalecane przy żylakach właśnie unikanie soli i sodu, natomiast żeby woda, jakby się woda nie zatrzymywała w organizmie, tak? Natomiast o to akurat nie musimy się martwić w przypadku keto, bo jak wiemy właśnie na keto ta woda i tak z nas schodzi. Jakieś obrzęki, jeżeli są, to zazwyczaj już na początku u większości osób ustępują, dlatego akurat w tym wypadku raczej stosowałabym sól, nawet jeżeli są żylaki na keto. I właśnie samo to, że mamy obrzęki, które nam znikają już przy ketoadaptacji, sprawia, że właśnie ten stan naszych żył, ten przepływ krwi się poprawia i tym samym żylaki również bardzo często po prostu się zmniejszają, czy nawet znikają. Poza tym, no to oczywiście przy tego typu problemach powinna być dieta przeciwzapalna. Więc jeżeli nasze keto będzie mocno przetworzone, będzie mocno przesmażone, no to nie będzie wspierało jakby usunięcia tego problemu. Natomiast jeżeli zastosujemy no takie pełnowartościowe, zbilansowane keto, o którym ja bardzo często mówię, to tutaj jak najbardziej będzie to na plus. Pamiętajcie też, że ketoza to nie jest taka, wiecie, dieta cud, która leczy wszystko i w tym wypadku czy ketoza, czy stosowanie okna żywieniowego pomoże nam, ale musimy też zachować pewne inne rzeczy. I to, co mogę Tobie, Aneto, jeszcze poradzić, to wprowadzenie aktywności fizycznej, bo tak naprawdę to trening poprawia bardzo mocno przepływ krwi, więc jeżeli dołożysz sobie właśnie taką spontaniczną aktywność w ciągu dnia, spacery, to żeby wstawać, to jest bardzo ważne, wstawać od biurka, na przykład jeżeli mamy pracę siedzącą regularnie co jakiś czas, to na pewno będzie dobra rzecz. No i oczywiście właśnie o tej diecie przeciwzapalnej mówiłam. Poza tym w ogóle jakby jeżeli schudniemy, tak, to z żylakami zazwyczaj też nie mamy już takiego problemu, więc tutaj zarówno keto, jak i IF może nam w tej strategii pomóc. Staramy się mieć odpowiednią ilość wtedy błonnika w diecie, różnego rodzaju przeciwutleniaczy, czyli tak jak mówiłam o tej przeciwzapalności. I z takich suplementów, o których warto pamiętać, to jest magnez, bo jego też możemy mieć za mało, jeżeli go nie suplementujemy, szczególnie na adaptacji, więc magnez warto wprowadzić i suplementować i może nam tutaj też pomóc ocet jabłkowy, który sobie albo dodajemy do potraw, albo pijemy na czczo łyżka do dwóch rozpuszczona w szklance wody, albo po prostu właśnie na 20 minut przed posiłkami i to wtedy też wzmacnia i poprawia nasze trawienie i dokwasza nasz żołądek. No i oczywiście węglowodany, które bardzo często potrafią nam te żylaki wspierać w diecie, tutaj są ograniczone, także myślę, że jak najbardziej nie ma się czego obawiać, tylko po prostu trzeba to zrobić z głową. Kolejne pytanie od Kasi. Pani Joanno, czy dieta keto poprawi wygląd naszej skóry? Czy warto suplementować kolagen po 40 roku życia i jaki będzie najlepszy? Droga Pani Kasiu, tak, bardzo wiele osób w ogóle mi też to zgłasza, że skóra im się i cera poprawia im się na keto i rzeczywiście no, nieraz mówi się, że taka jest bardziej lśniąca, że różnego rodzaju wypryski mogą znikać, chociaż o tym pamiętajmy, że jeżeli rozpoczynamy ketoadaptację, to też jest to połączone z takim jakby oczyszczaniem się trochę organizmu, więc jeżeli mieliśmy jakieś problemy, to one na początku właśnie mogą nam wyjść na skórę, tak? Czyli się pokazać, no bo w tym procesie oczyszczania po prostu pozbywamy się pewnych
pewnych substancji, które mogą dawać taką reakcję na przykład naszej skórze. I nie mówię tutaj o keto rush, czyli tej wysypce ketogenicznej, która u niewielu osób może nastąpić na początku. Jest to związane z acetonem, który wydychamy, na który możemy być delikatnie uczuleni. Natomiast pamiętajmy też o tym, że elastyczność skóry jest bardzo ważna, ale jeżeli mamy dużo wagi do zrzucenia i zrzucamy to w procesie ketoadaptacji i później ketozy, no to mogą się na początku pojawić właśnie jakieś problemy z tą elastycznością, no bo po prostu ta tkanka tłuszczowa, chociażby podskórna, jeżeli no nagle znika, no to ta skóra jakby nie ma się na czym oprzeć i nie jest aż tak elastyczna. Więc o to na pewno dodatkowo warto zadbać, czy jakimś szczotkowaniem skóry, czy masażami, aktywnością fizyczną, znowu to będzie bardzo dobra rzecz, więc o tym pamiętajmy. I jeżeli chodzi o kolagen, to tak, uważam, że to jest bardzo dobry suplement, nie tylko po 40, ale na pewno im jesteśmy starsi, tym ta elastyczność jest coraz słabsza, więc warto ją wzmacniać. Kolagen jest odpowiedzialny mniej więcej za 80% struktury naszej skóry, także jak widzicie, bardzo, bardzo dużo. I jaki kolagen? Tak naprawdę no, zawsze sprawdzamy skład. A jeżeli chcecie w postaci suplementu, to na przykład na E-Superfood jest bardzo fajny kolagen z dziką różą, możecie sobie wpisać, to jest chyba z medwerity. Z Formec też ma bardzo dobry skład kolagenu. Natomiast można też sobie kupić taki kolagen sproszkowany. Na przykład ja też korzystam z kolagenu wołowego i kolagenu rybiego na E-Superfood. To jest po prostu w postaci czystego proszku. Można sobie to na przykład dodawać do kawy kuloodpornej, bo on jest bezsmakowy, albo są też takie już bardziej złożone produkty, jak na przykład śmietanka kolagenowa już z olejem MCT i jeżeli sobie zrobimy właśnie, dodamy ją na przykład do kawy, to kawa bardzo fajnie smakuje, a nie musimy tam po prostu ładować nie wiadomo ile masła czy śmietany 30 i podnosić kaloryczność tym samym tej kawy. Także w ten sposób kolagen jak najbardziej możemy i wręcz uważam, że warto go suplementować. Przy suplementacji kolagenu warto też dodać sobie witaminę C, na przykład w postaci proszku z aceroli, też jest bardzo fajna na superfood z medwerity, bo właśnie witamina C wspiera wchłanianie tego kolagenu, więc dobrze jest łączyć sobie te dwa suplementy. No i oczywiście pod kątem skóry, jej wyglądu, elastyczności, zdrowia i tak dalej. Pamiętajmy o tym, żeby suplementować kwasy omega-3 albo jeść duże ilości ryb, chociaż nie w każdej rybie, bo w hodowanej za bardzo nie znajdziemy tych kwasów omega-3, także jakieś dobre EPA, dobre DHA to są naprawdę bardzo wspierające w tym zakresie suplementy. Kolejne pytanie. Wiadomo, że paski keto są drogie. Do glukozy znacznie tańsze. Jaki poziom glukozy na czczo, godzinę po posiłku i dwie, mogą świadczyć, że nadal jestem w keto? Czy w ten sposób da się określić stan ketozy? Pamiętam, że raz na czczo godzinę po wstaniu miałam glukozę 100, a ketony 0,2. Tak, rzeczywiście to mierzenie ciał ketonowych jest dość drogie, natomiast uważam, że jest ono bardzo ważne, jeżeli jakby chcemy sprawdzać, czy rzeczywiście wchodzimy w ketozę, szczególnie jeżeli nie trzymamy się dokładnie makroskładników i później, jeżeli chcemy tą ketozę optymalizować pod kątem zwiększania właśnie ilości węglowodanów chociażby. Natomiast to nie jest najważniejszy pomiar i ja nieraz mówię, że na redukcji na przykład nie gonimy za ciałami ketonowymi i wręcz te wyniki glukozy dla nas powinny być ważniejsze, bo zależy nam na tym, żeby ta glukoza była na stabilnym, dość niskim najlepiej poziomie. Niestety nie ma takiego odwzorowania, że ilość glukozy pokaże nam, ile mamy ciał ketonowych, chociaż byłoby to super, ale tak nie jest. Rzeczywiście, jeżeli już jesteśmy w stanie ketozy i to wszystko jest stabilne, no to glukoza zazwyczaj jest nawet poniżej 80 i to świadczy po części o tym, że w stanie ketozy jesteśmy, chociaż nie zawsze tak musi być. Więc niskie poziomy glukozy zazwyczaj korelują ze stanem ketozy. Tutaj właśnie jest przykład, że było glukoza 100, ketony 0,2. No tak, wyższy poziom glukozy zazwyczaj też jest związany z tym, że ketony są niższe, ale nie zawsze tak to wygląda, więc nie ma takiej po prostu korelacji, wtedy paski do ketonów nie byłyby chyba potrzebne, a tak no to rzeczywiście musimy je kupować, jeżeli chcemy to sprawdzić. Ale po prostu ja bym się skupiła już, szczególnie w kolejnych etapach,
właśnie na tej glukozie, żeby po prostu te wzrosty na keto nie były bardzo wysokie. Jeżeli jemy ketogeniczny posiłek, to wręcz ta glukoza może nam dosłownie delikatnie drgnąć tylko w górę. I bardziej właśnie patrzymy na ten parametr pod kątem naszego zdrowia, pod kątem długowieczności. No a ciała ketonowe, ja wiem, że to trochę kosztuje, ale po prostu możesz sobie to mierzyć na początku, zainwestować na przykład w Keto Mojo, który ma dużo tańsze paski do mierzenia ciał ketonowych, dużo tańsze niż na przykład ten glukometr Xidoneo firmy Abbott. No tylko jest to jakaś inwestycja na początek, ale jeżeli jakby planujesz zmianę stylu życia, to myślę, że będzie to opłacalne. Pytanie od Patrycji. Jestem na adaptacji od tygodnia, czuję okropną apatię, jestem na maksa rozdrażniona, irytują mnie każde dźwięki. Do tego mam dziwne uczucie, jakbym miała depresję, choć jej nie mam. Na keto byłam wcześniej 4 lata, niestety podczas korony zdecydowałam się wrócić na low carb. Czy to jakieś niedobory, suplementuję D3, sól, mięso, dużo warzyw. Paweł napisał, też tak mam, to kortyzol raczej skacze. Tak, Pawle, może tak być, że kortyzol rzeczywiście się odzywa. Natomiast, Patrycjo, te rzeczy, o których powiedziałaś, to taka trochę ketogrypa, o której sobie możecie obejrzeć mój wcześniejszy film. I rzeczywiście takie pogorszenie nastroju to nie jest tak, że ketogrypa, to znaczy, że czuję się jakbym miała grypę, bo zaczynam ketoadaptację. Tylko właśnie różne mogą być niespecyficzne objawy i to, co opisujesz, właśnie tak pod to podchodzi, więc prawdopodobnie z czasem to w ogóle przejdzie i minie. Chociaż oczywiście mogą tam wystąpić jakieś niedobory, szczególnie niedobory elektrolitów. Polecam zwiększyć ilość wypijanej wody i zwiększyć suplementację elektrolitów. Natomiast też takie rozdrażnienie i takie wahania mogą świadczyć o hipoglikemii. I osoby, które miały nawet niestwierdzoną wcześniej hipoglikemię reaktywną, przechodząc na samym początku na keto, mogą mieć właśnie spadki cukru we krwi, no bo sobie go nie dostarczamy, a jeszcze nie korzystamy efektywnie z ciał ketonowych, więc być może warto też sobie sprawdzić w takim momencie, kiedy bardzo jakby czujesz się gorzej, sprawdzić sobie tą glukozę, czy ona nie leci tam poniżej na przykład 6-10. To się wszystko powinno unormować, wtedy pamiętamy też o odpowiedniej ilości białka i ewentualnie na wieczór szczególnie zwiększamy te węglowodany. Pytanie od Pani Basi. Pani Janno, dziękuję za Pani wszystkie filmy. Bardzo proszę, Pani Basiu. Cała przyjemność po mojej stronie. Właśnie oglądnęłam 39. Keto wtorek. Jak walczyć z insulinoopornością? Moje pytanie, jak długo stosować te zalecenia? Bo trudno przez dłuższy czas bardzo ograniczać węgle i białko. Czy stosować je do czasu, aż glukoza naczczo będzie niska? Jak niska powinna być? Czy wtedy będzie to oznaczało, że już nie mam insulinooporności? Pani Basiu, tak, moje zalecenia raczej staram się, żeby nie były jakoś bardzo rygorystyczne i tak naprawdę wiadomo, że jeżeli coś zmieniamy z zupełnie innego, na przykład żywienia, no to na początku wydaje nam się to trudne, ale moi podopieczni w większości po jakimś czasie mówią, że na przykład w ogóle mi tego nie brakuje, w ogóle nie mam jakby ochoty na te rzeczy, które mnie tak bardzo wcześniej ciągnęły i to jest super w keto. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że cały czas mamy po prostu makroketo adaptacyjne i to ewoluuje, a wręcz właśnie powinno się zmieniać z czasem. Jak długo? Nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ to wszystko zależy od stanu wyjściowego. Jeżeli ktoś ma cukrzycę, to na pewno zajmie to mu dłużej niż ktoś, kto nie ma jakichś większych problemów z gospodarką cukrową. Jeżeli ktoś zabiera się za keto w wieku 60 lat, to też zajmie mu to dłużej niż zajęłoby mu to, gdy miał 30. Więc to są wszystko takie zmienne, indywidualne bardzo. Natomiast czy jak długo stosować i jak niska powinna być glukoza, to też jest indywidualne. Ja mówię o tym w kilku filmach, że ta glukoza na początku ketoadaptacji może być wyższa, ale rzeczywiście te poziomy powinniśmy widzieć w czasie, że te poziomy są coraz niższe i spadają tej glukozy na czczo. I na keto raczej w granicach 80, nawet mniej. To są takie odpowiednie poziomy, no ale jak startujemy z bardzo wysokich ponad 100, 120, 140, bo są takie osoby, no to rzeczywiście to zajmie na pewno dużo więcej czasu. O insulinooporności nie świadczy tylko poziom glukozy, ale też poziom insuliny, więc warto by było znać swój poziom bazowy sprzed ketoadaptacji i po prostu zmierzyć sobie też tą insulinę na przykład po 2, 3, 4 miesiącach i ona na keto raczej powinna być poniżej 5. Także to jest jakby kwestia insuliny. Nie robimy już wtedy krzywej cukrowej i nie pijemy glukozy, bo to nam nie da dobrych
wyników i będziemy się na pewno bardzo źle czuć. Tak, mówi się, chociaż wiem, że może niektóre osoby się ze mną nie zgodzą, że insulinooporność można wyleczyć, bo cukrzycę to już tak nie bardzo, ją można kontrolować. Natomiast insulinooporności rzeczywiście można się pozbyć, ale jeżeli mamy predyspozycję do niej, jeżeli się ona już u nas rozwinęła, to nawet po 2-4 latach żywienia ketogenicznego, czy po prostu low carb, tak, niskie węgle, no to jeżeli wrócisz do wysokich węglowodanów na co dzień i zaczniesz znowu na przykład jeść, jeżeli przyczyną insulinooporności było po części węglowodany proste, na przykład jakieś słodycze, i jeżeli znowu do nich wrócisz, to prawdopodobnie insulinooporność wróci również. Także z tego sobie musimy na pewno zdawać sprawę. Pytanie od Mateusza. Cześć, szukam porady. Wszedłem w ketozę 1,5 mmol we krwi jakieś 1,5 miesiąca temu. Tydzień po tym wyniku miałem szczepionkę na COVID. Pracuję w opiece zdrowotnej za granicą, więc była obowiązkowa. Kilka dni po szczepionce sprawdziłem ketony, 3 dni po sobie i poziom spadł najpierw do 0,5, a potem 0,1. Od tamtej pory nie mogę się zaadaptować. Poziom ketonów jest ciągle 0,1, mierzony wieczorem od 3 tygodni. Moja dieta się nie zmieniła, na tym samym jedzeniu poprzednio się zaadaptowałem, próbowałem nawet ketonów egzogennych, podniosły wynik do 0,3 na jeden dzień i potem z powrotem 0,1. Czuję się, jakbym był zaadaptowany, mam dużo energii, ale nie tak jak poprzednio. Jak sobie z tym poradzić? Drogi Mateuszu, no jakby szczepionki i w ogóle temat jakby związany z COVID-em, no nie jest to wszystko na tyle znane, że możemy stwierdzić jednoznacznie na przykład dlaczego i czy to szczepienie było powodem obniżenia się ciał ketonowych. Myślę, że jest to prawdopodobne, ale nie jestem w stanie Ci nic więcej powiedzieć w tym temacie, bo my po prostu tego na ten moment nie wiemy, jakie są te skutki. Natomiast... Tak, po pierwsze polecam Ci, jeżeli mierzysz tylko wieczorem te ciała ketonowe, to polecam Ci zmierzyć sobie gdzieś tak rano, jeżeli dasz radę, to godziny na przykład po wstaniu na czczo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli masz nawet 0,1, 0,3, to już znaczy, że coś się w Twoim organizmie dzieje i badania pokazują, że ketony powyżej 0,2 już dają bardzo wiele tych korzyści, tych samych wręcz, które mamy przy na przykład poziomie 1,5. Też zazwyczaj z czasem ten poziom ciał ketonowych nam w organizmie spada w dół i to jest dobre, bo my po prostu efektywniej je wykorzystujemy. To też jest bardzo indywidualna kwestia. Niektórzy mają te ciała ketonowe ciągle na takim poziomie w okolicach jedynki i się tak przyjęło, że to jest taki fajny poziom, ale są osoby, które czy genetycznie, czy metabolicznie mają te ciała ketonowe niżej i jeżeli mu piszesz, że dobrze się czujesz, czujesz się jakbyś był zaadaptowany i masz dużo energii, to moim zdaniem nic nie zmieniaj i wszystko jest okej. Okay. Jakby nie skupia się naprawdę na ciałach ketonowych i na tym, jaki ich jest poziom, tylko po prostu na tym, żeby korzystać z tego stanu, bo prawdopodobnie jesteś w ketozie. Więc tutaj naprawdę nie ma się czym martwić i ja nieraz podkreślam, nie skupiajmy się tak bardzo na tych ciałach ketonowych. Ja wiem, że to jest takie fajne i trendy, że mamy po prostu jeden, ale to nie jest naprawdę najważniejsze. Więc po prostu dbaj o siebie, warto sobie sprawdzić glukozę, bo tak jak już mówiłam w tym filmie wcześniej, poziomy tej glukozy czasem są dużo ważniejsze tak na dłuższą metę niż ciał ketonowych. I myślę, ostatnie pytanie od Domoni. Pani Asiu, jak sprawdzić dokładnie, które pokarmy nam służą? Mamy jeść jakie składniki osobno i po jakim czasie sprawdzić ten wynik? Czy aplikacja nam podpowiada interpretację wyników? Aha, czyli to jest pytanie dotyczące mojego filmu o sensorze Freestyle Libre, czyli ten stały pomiar glukozy. I teraz jak sprawdzić, bo ja tam właśnie mówiłam o tym, że to jest fajne, jeżeli mamy taki monitoring 24 godziny na dobę przez 2 tygodnie, żeby sobie ustalić, które pokarmy rzeczywiście są dla nas wspierające, które nie. Nie, aplikacja nam nic nie podpowiada, natomiast aplikacja nam daje jakby jednoznaczne wyniki naszej glukozy we krwi. I chodzi o to, że powinno nam zależeć, aby ta glukoza była na stabilnym, dość niskim poziomie. Czyli na przykład, jeżeli zauważę, że na czczo przed posiłkiem, i to sobie warto notować w aplikacji w notatkach, że na przykład zapisuję sobie, że powiedzmy o godzinie 7 zmierzyłam sobie poziom, jakby przyłożyłam sobie ten sensor, sprawdziłam sobie poziom glukozy i zapisuję sobie, że zjadłam, zmierzyłam i to było na czczo i zjadłam sobie na przykład 2 jajka i plaster żółtego sera i coś tam jeszcze, nie?
I wtedy po godzinie i po dwóch na przykład znowu sobie sprawdzam sensorem. I może się okazać, że na przykład jak zjadłam dwa jajka i żółty ser i coś tam, jakieś warzywa, to na przykład ja tego dnia mam, bardzo mi po godzinie skoczył ten cukier do góry, czyli nie jest stabilny, mimo że ten posiłek był dość low carb. A na przykład innego dnia znowu zjadłam też dwa jajka, ale nie zjadłam tam sera, tylko na przykład zjadłam tylko jakieś warzywa, awokado i tak dalej, i ten poziom jest dość niski, stabilny cały czas i po godzinie mi nie wzrósł. To być może oznacza, że ja nie do końca dobrze glikemicznie reaguję na nabiał. I to się bardzo często zdarza. Więc po prostu w ten sposób, jeżeli sobie będziemy robić notatki, jesteśmy w stanie to zweryfikować, co nam służy, co nie, bo tak jak mówię, glukoza powinna być bez większych skoków w górę czy w dół i tak samo obserwujemy tą glukozę nocną, bo jak ktoś ma problem na przykład z wybudzaniem się, to nieraz jest to hipoglikemia i wtedy z kolei, jeżeli widzę, że w nocy ten cukier mi spadł poniżej 70, poniżej na przykład 60, ten sen nie jest zbyt dobry, to po prostu wsadzam większość węglowodanów w drugą porę dnia, w drugą połowę dnia. Być może nawet nie robię tak długiego IF-u, że na przykład ostatni posiłek o 14, tylko warto nawet jakiś lekki posiłek z węglowodanami zjeść sobie w takim wypadku wieczorem, żeby starać się, żeby po prostu ta linia była w miarę wypłaszczona i w ten sposób możemy sobie to sprawdzić i bardzo Wam polecam tę metodę. Jak ktoś jeszcze nie oglądał tego filmu, to oczywiście odnośnik i zapraszam Was do niego. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dziś. Pozdrawiam ciepło, oczywiście przypominam, że warto zasubskrybować kanał i jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, mnie to zawsze motywuje do pracy tutaj z Wami i piszcie kolejne pytania, za tydzień kolejne odpowiedzi. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, cześć!